Cześć, siemanko. 28 czerwiec, godzina 13 i zaczynamy małe żniwa. Jęczmień o zimy idzie pod kosy. Tanken był, sprzęt gotowy, podpięte wszystko i lecimy na pole. Dzisiaj nadają burzę o 17, także zobaczymy, co się uda wyciąć. Lecieliśmy. Tutaj jest najlepszy kawałek, ogólnie też najlepszy jęczmień i najbardziej dostojały. Mimo że siana ta sama odmiana, w tym roku wszystko zasiane Jakubusem, to strasznie przeróżnie podchodził na różnych kawałkach, więc w tym roku rewelacji nie ma co się spodziewać. Kłosy nie są jakieś za tęgie. Także to nie był na pewno rok na jęczmień. Najpierw wiosna, bardzo mokra. Akurat trafił na takich polach, gdzie za stoiska wody były. Akurat to ten jeden kawałek, na którym woda nie stała. No a tutaj mamy obok drugi. No i tam już trochę ich chwastów powystrzelało. A tutaj, gdzie jest ok, to jest wszystko bardzo ładnie. Także zrobimy jedną rundkę w koło i zaraz sprawdzamy miernikiem, jaka wilgotność. Jęczmień w tym roku wszystko idzie pod kosę. Żeby się po prostu nie męczyć z prasowaniem tego. My mamy dosyć sporo innego zboża w tym roku, więc pszenżyto, pszenica będzie prasowana, a tutaj to będziemy ciąć na sieczkę. Testowanie kombajnu, tak? No tutaj ładnie, naprawdę doszedł ładnie na całym polu. I zobaczymy, jak to sypnie. Akurat tutaj jest 70 arów. A teraz jak nasieczkę weź to sprawdź. Ale słoma jest jeszcze jest taka, kurczę, wziąć w rękę to nie jest jeszcze taka sucha. W innym miejscu
Wychodzi, że jest ok. Drobny w tym roku. Zaraz zmierzymy wilgotność. Suchutki 12 na te ości. Ości chyba względnie. Leciutki mi się wydaje będzie. Jedynie co obrotów mogę trochę zaciągnąć. Tutaj 3 tony to pewno max na tej przyczepce. 4300 przężyta niby na nią wchodzi, no ale liczę, że 3 tony tutaj to uczciwie. Dobra.
pierdziele, ale duchota. Taki skwar przed burzą, 33 stopnie. Tata to nie czuje, tak? Klimka sobie chodzi, a ja niestety. No tutaj jest idealny do cięcia, lekko złożony. Ale mówię, w tym roku bardzo krótkie kłosy, dlatego taka, a nie inna wydajność. W poprzednich latach było to 8-9 ton. W tym myślę, że pewnie zakręcimy się koło szóstki. Może ponad. Wszystko zależnie ile by to ważyło, tak? Jakby sprzedał na skup, to by wiedział. Ale kurzy się niesamowicie. No i tak, tamto dalej zostaje. Już zielone są kłosy, odbitki. Także kosimy to, co dobre i zaraz przeskakujemy jeszcze na kolejny, trzeci kawałek. No i lecimy. Ostatnie 70 arów, tam pod krzakami też zostaje. Tamten jęczmień dotniemy dopiero, jak będziemy chyba cieli już jęczmień wiosenny. Nie ma co tu się bawić, tam zostanie może raptem tam z 2,70 jakieś plus minus 20-30 arów. No ale tutaj mamy jęczmionek na oborniku. Od razu widać, że jest sporo lepszy. Kłosy sporo dłuższe. No i tutaj może ładnie sypnąć. W tamtym roku przężyto dawało na tym kawałku ponad 8 ton. Także tata ładnie nisko kosi. Kamienie oczywiście wyzbierane, jeszcze pozostawię, także można kosić do samej ziemi. No i na tym polu też nie ma żadnych przepałów, ani tutaj jedynie wymiękliska trochę gdzieś tam pod lasem, więc to tam musi być, no bo na tą mokrą wiosnę, co było, to ciężko było, żeby gdzieś nam po prostu jęczmień nie wyleciał. On z wiosny zapowiadał się naprawdę tragicznie, można tak powiedzieć, bo no był żółty, za mokro miał cały czas, męczył się, dopiero później złapał wiatru w żagle.
Jeszcze jedna i po małych żniwach. Troszkę uleciało. I to by było na tyle z jęczmienia ozimego. Bardzo pozytywnie zaskoczył w tym roku. Spodziewałem się około 5 ton na to, jak wyglądał, jak był zmęczony, ale ładnie pokazał pazur i szóstka z przodu jest, także to najważniejsze. Teraz jeszcze tutaj podgarnąć, no i hektar jeszcze jęczmienia w sam raz tutaj wejdzie. Także co, ja cały umorusany, zgrzany, spocony, żegnam się z wami, dziękuję ślicznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki żniwne. Na razie, cześć!